Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, drodzy Polacy, przyjechaliśmy tutaj dla Was, bo Wy nas wybraliście. Przyjechaliśmy dlatego, że od kilkunastu dni leżą konkretne projekty ustaw w tej Izbie. To jest wydłużenie świadczeń na ubezpieczenia społeczne dla Was, którzy dzisiaj opiekujecie się swoimi dziećmi, bowiem zamknięte są szkoły, przedszkola i żłobki. To są projekty, które zwalniają, a nie zamrażają tylko składki na ubezpieczenia społeczne, bo nie macie z czego płacić swoich podatków. To są projekty, które zapewniają bezpieczeństwo milionom osób. To jest między innymi minimalne wynagrodzenie dla każdego, kto dziś nie może pracować. Nie dzielimy ludzi na lepszy i gorszy sort. Chcemy pomagać wszystkim, bo taka jest rola państwa. Żaden Polak, żadna Polka. Żaden przedsiębiorca, żaden pracodawca nie powinien być dotknięty skutkami tego kryzysu. A my, parlamentarzyści, jesteśmy od tego, by przyjąć właśnie takie regulacje. Zaproponowaliśmy 20 miliardów złotych na służbę zdrowia. To są konkretne pieniądze na środki ochrony osobistej dla Was. Drodzy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy dzisiaj w skrajnych warunkach bronicie naszego życia, a niestety ten rząd nie potrafi wyposażyć Was nawet w podstawowe środki ochronne. To są konkretne środki na to, by zakupić sprzęt dla szpitali. To są również konkretne środki na to, by każdy, kto miał kontakt z koronawirusem, mógł być bardzo szybko przebadany. Byśmy szli dobrymi wzorcami krajów, które skuteczniej, aniżeli Włochy, radzą sobie z koronawirusem. Tymczasem co proponuje obecna większość? Obecna większość chce, byśmy dzisiaj zajmowali się tylko i wyłącznie komfortem pracy parlamentarzystów. My zostaliśmy wybrani na trudne czasy. My jesteśmy po to, by służyć Wam. Przyjechaliśmy dlatego, że miliony z Was dzisiaj poszły do pracy. Że dzisiaj każdy, który jest w pracy, oczekuje pomocy od Państwa. Pomocy od nas, parlamentarzystów. My nie uchylamy się od pracy, bo my zostaliśmy wybrani przez Was i dla Was. Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi. To dziś zwalniani są polscy pracownicy. To dziś upadłość ogłaszają kolejni przedsiębiorcy, kolejni pracodawcy. Nie chcemy wojen regulaminowych. Chcemy pracować dla Was. Zjawiliśmy się w Sejmie, bo nie tchórzymy. Bo jesteśmy po to, by w momentach krytycznych pracować dla Was. I obiecujemy tę ciężką pracę. Będziemy robić wszystko, by to, co wyjdzie z tego Sejmu, było w poczuciu odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo. Dziękuję, panie pośle.